Cього року очолює Православна Церква України, а тим першим, який цю молитву для нас відправить, це є єромонах Кіпріан. Сердечно вітаю і всіх отців, які прийшли тут до нашої катедри. 25 stycznia w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, w dzień święta nawrócenia świętego Pawła, odbyła się modlitwa ekumeniczna. Na początku wspólnego zebrania o godzinie 17.30 modlitwę o jedność chrześcijan z błogosławieństwem metropolity lwowskiego i Sokala, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Dmitra Rudziuka, poprowadził dziekan Wydziału Teologicznego Lwowskiej Prawosławnej Akademii ojciec Cyprian Loziński. Mszy świętej o godzinie 18 przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem emerytem Marianem Buczkiem, koncelebrowali mu za ołtarzem rektor Lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz prałat Piotr Brzeski, ksiądz Sławomir Zieliński i proboszcz wspólnoty grecko-katolickiej księży orionistów we Lwowie ksiądz Fabio Ceraza, który podkreślił w swoim kazaniu, że to przez miłość i miłosierdzie mamy dążyć do jedności. Po mszy świętej modlitwy kontynuował proboszcz katedry ormiańskiej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego ojciec Karapet Garibian. Na zakończenie spotkania ekumenicznego odbyła się modlitwa i śpiew przedstawicieli wspólnoty protestanckiej Kościoła Ewangelickiego Betesda pod przewodnictwem pastora Tarasa Melnika. Na zakończenie spotkania arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odmówił modlitwę o jedność chrześcijan. Tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan zawiera myśl zaczerpniętą z Ewangelii świętego Mateusza. Zobaczyliśmy jego gwiazdy na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Ten fragment był zaproponowany przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu z siedzibą w Bejrucie w Libanie. Через Христа, з Христом і Христі, тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава. Господь наш і Спаситель Ісус Христос сказав, коли ви будете любити один. Ти славлю, ти славлю.